Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam serdecznie na kanale Chrobry Szlak w kolejnym komentarzu narodowym. Szanowni Państwo, niedawno było głośno o tym, czy Władimir Putin jest zbrodniarzem, czy nie. Proszę Państwa, tu co prawda do tego, w tej kwestii orzeczenia nie ma jeszcze i pewnie długo nie będzie jakiegoś sądowego. Natomiast, proszę Państwa, no pośrednio jakby ten cały mit strasznych zbrodni rosyjskich dokonywanych podczas działań zbrojnych, no troszkę już można powiedzieć został podkopany. Otóż pokazały się takie notki w mediach. Erik Mose, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Śledczej ONZ do spraw zbrodni na Ukrainie, oświadczył w poniedziałek na konferencji w Kijowie: na obecnym etapie nie doszliśmy do wniosku, że na Ukrainie ma miejsce ludobójstwo. Jesteśmy świadomi obaw i oskarżeń dotyczących tej zbrodni. Dlatego badamy tę sprawę krok po kroku. W tej chwili nie mamy wystarczających dowodów spełnienia kryteriów prawnych wynikających z konwencji. Należy pamiętać, że jest to kwestia intencji, zamiaru sprawców. Musi istnieć potrzeba zniszczenia określonej grupy, a takie zniszczenie zgodnie z konwencją musi być fizyczne lub biologiczne. Są to ściśle określone kryteria potwierdzone przez orzecznictwo sądowe. Tak więc, proszę Państwa, nie można tym epitetem sobie od tak szafować, bo każdy mógłby zostać zbrodniarzem wojennym. No, w sumie, proszę Państwa, ja uważam, że niektórzy prezydenci Stanów Zjednoczonych bardziej zasługują na taki zaszczytny tytuł niż obecny lokator Kremla. No ale przewodniczący dodał też, że śledztwo będzie kontynuowane. Stwierdził, że komisja zwróciła uwagę, że w rosyjskich mediach pojawiły się pewne wypowiedzi mogące nosić charakter podżegania do ludobójstwa. Ale oczywiście zareagował na to od razu doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolyak. Grzmiał, że Organizacja Narodów Zjednoczonych dała popis politycznej bezzębności pośredniej zachęty do zbrodni. No pewnie, przecież Rosjanie przyszli nas zabijać po dobroci, masowo, tylko Ukraińców, ale nie naumyślnie. I rakiety lecą na miasta co noc też po dobroci, a próba zniszczenia infrastruktury energetycznej na zimę, żeby ludzie ginęli z zimna, jest absolutnie przypadkowa. No cóż, proszę Państwa, muszę powiedzieć, już tam dalej się jeszcze produkował Podolyak, ale szczerze mówiąc, nie chce mi się tego czytać tutaj. No, jest dosyć logiczne jednak, że jeśli Rosjanie prowadzą wojnę z Ukrainą, czy jak oni tam ją nazywają, no to że zabijają Ukraińców, żołnierzy ukraińskich, a czasem też i cywilów, specjalnie czy nie, ludobójstwo. Proszę Państwa, ja przypomnę, że jeśli chodzi o zbrodnie ludobójstwa, to musi istnieć intencja jakby wyniszczenia pewnej grupy. Nie tak, że po prostu, że są to jakby ofiary przypadkowe, czy też po prostu pewnego rodzaju. No, czy to pewnego rodzaju ofiary jakby aktów niejako terrorystycznych, no naloty terrorystyczne to my znamy z II wojny światowej. Zatem, no proszę Państwa, to nie jest tak, że no, każda jedna zbrodnia jest zbrodnią ludobójstwa. Oczywiście komisja ONZ-u się nie wypowiedziały choćby w temacie, dajmy na to, zakwalifikowania tego jako zbrodni wojennej. To już jest troszkę inne pojęcie. No ale tak czy owak, no tu widać, że no, nie jest tak po prostu. No, ludobójstwem też było chociażby no, wyrzynanie się wzajemne Tutsi i Hutu w Afryce, czy ludobójstwem były też chociażby pewne były działania antypolskie czy ukraińskie i ludobójstwo na Kresach Południowo-Wschodnich, ale też również działania niemieckie i
radzieckie, to nie ma co się tutaj krygować. No ale w każdym razie, szanowni państwo, to nie jest tak, że każda jedna zbrodnia jest zbrodnią ludobójstwa. Zbrodnie wojenne to też, no to jest naruszenie jakby zwyczajów i praw prowadzenia działań zbrojnych. No tu, proszę państwa, można by o tym to badać. Natomiast trudno orzekać o tym w momencie, kiedy obie strony karmią nas propagandową papką. No i właśnie to pokazuje, że jednak dobrze jest się zdystansować, nie będąc stroną tego konfliktu, zdystansować się od przynajmniej pewnych rodzajów propagandowej papki. No, co tu dużo mówić? No, Organizacja Narodów Zjednoczonych ma też świadomość, że wojna się kiedyś skończy. Chyba raczej trudno przewidywać, żeby Rosja odniosła w niej jakąś straszliwą klęskę, która się zakończy kompletnym upadkiem obecnej władzy, państwowości rosyjskiej czy czego tam. Rosja będzie musiała, no nadal funkcjonuje w strukturach ONZ-u, tak? I będzie musiała dalej funkcjonować. No więc orzekanie a priori na podstawie propagandowych materiałów ukraińskich o zbrodniach takich czy owakich rosyjskich jest też bardzo niepolityczne. No ale to pokazuje, proszę państwa, no tu każda jedna wypowiedź, każdy jeden krok jakichś niezależnych instytucji, które nie wpisują się w propagandę ukraińską, powoduje histeryczną reakcję Ukrainy. Poniekąd muszę powiedzieć, że może powinniśmy się uczyć od Ukraińców i właśnie za każdym razem, kiedy coś pójdzie nie po naszej myśli, to właśnie tak reagować ostro i może nie tak histerycznie, ale ostro i stanowczo. Tu myślę, że moglibyśmy się jednak uczyć od Ukraińców. Tylko to problem polega na tym, że i u nas, i w Kijowie są to, że tak powiem, odgrywający swoje wyuczone role aktorzy, a nie decydenci. W związku z czym, no, po prostu to zależy od scenariusza. Gdyby Polska prowadziła własną politykę, to prawdopodobnie, może tak jak powiedziałem, nie w tym stopniu, ale prowadziłaby właśnie taką zdecydowaną politykę, jaką prowadzi dzisiaj Ukraina wobec każdego, kto kwestionuje jej wersję zdarzeń. No ale proszę państwa, no to też pokazuje, że no nie warto naprawdę, bo można się zbłaźnić, wybiegać w takich sprawach przed szereg, bo może się okazać, że za kilka tygodni, miesięcy, lat zostanie ustalona nowa mądrość etapu, no i trzeba będzie się z tego wycofywać, trzeba będzie gumkować, poprawiać, że jednak, a wiecie, to jednak nie było ludobójstwo, słuchajcie, pomylimy się. No i proszę państwa, ONZ też o tym wie, tylko chyba w Polsce tylko o tym nie wiedzą, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie warto tak się rwać przed szereg, nie warto takich łatwych sądów wykonywać, nie tylko z punktu widzenia jakby prawnego, to jest niebezpieczne, bo to jest po prostu nieprofesjonalne, ale z punktu widzenia również, szanowni państwo, politycznego. Z punktu widzenia politycznego też, no to jak mówimy, no w pewnym momencie ta wojna się skończy i jakiś modus vivendi z Rosją będzie musiało zostać zawarte. Wszyscy o tym wiedzą, tylko nie ludzie z Warszawy. To jest smutne i alarmujące ze wszech miar. Proszę państwa, to tyle, myślę, w tym komentarzu. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane do wsparcia są w opisie. Zachęcam także Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia kącika księgarskiego w linku pod filmem, gdzie są dostępne różne książki, ale ja Państwu zareklamuję. Jedną jest to najnowsza publikacja Centrum Edukacyjnego Polska z odbytej zimą konferencji o Jędrzeju Giertychu. W niej jest również mój artykuł, jest artykuł
również innych naszych redaktorów, Arkadiusza Miksy, Piotra Błaszkowskiego, więc serdecznie Państwa zachęcam do nabycia. Wszystko wystarczy poszukać tej pozycji w linku znajdującym się w opisie filmu z możliwością zakupu książek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.